Okej. Okej, teraz albo nigdy, do roboty. Mi by to nie przeszło, bo ja nie umiem pływać. By był k... Do widzenia. No, niezły syf. Ale chyba uda mi się to ogarnąć. Weź wróć do turbiny. Zobacz, czy w ogóle wibruje. Czekajcie, 4 traszki. 6 traszek, no. 6 traszek jest. Te traszki mogą się rzucić. Ta czwórka może się rzucić, chociaż niekoniecznie, co nie? Jest dzień, więc... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nic. Chwileczkę. Czuję. Tak, sprawa załatwiona. Nie, jednak nie. Jednak traszki się nie rzuciły. No dobra. Czujesz te wibracje? Tak, ale prąd ciągle nie płynie. Co? Szlak. Nie może być łatwo, prawda? Dobra, chodź. Sprawdzimy transformatory. Nie wiem, pancia. Cześć, MRT. W okazji. No to... Co właściwie stało się z twoim ojcem i braćmi? Nie wiem. Przez całą drogę próbowałam się do nich dodzwonić. Ciągle było zajęte. Jak dotarłam na miejsce, nikogo nie zastałam. Cała okolica była wyludniona. Wszędzie leżały ulotki, nakazy ewakuacji. Sprawdziłam najbliższy obóz dla uchodźców, ale został opanowany. Wszyscy byli martwi. Wszędzie były świrusy. Jezu, Ricky. Strasznie mi przykro. Wiesz, to było dawno temu. You can live your dreams! Bru, dzięki serdeczne za suba, dzięki serdeczne za wsparcie. You can live your dream. Witamy w Dziabongach, z Dziabongami. Tutaj w naszej małej społeczności. Dzięki serdeczne za subka, dzięki za wsparcie. Możecie pospamować troszeczkę tym subhypem, co nie? Albo czymś innym. Cześć, Maciej. Te zasilają linie biegnące na południe. Okej, okay. Wiesz może co z nimi, tak? Nie, nie mam pojęcia. Okej. Okay. Może było zwarcie w skrzynkach przyłączowych turbiny. Zejdziemy i sprawdzimy to. Dobra? Aha, spoko. Miałem dziwne wrażenie, że takie gniazdo jest dużo. Bo mam wrażenie, jakbyś zawsze była o krok od rozszarpania mu gardła. Kiedyś przyłapałyśmy go z Ady, jak ukrywał się przed naszą chatą, kiedy brałyśmy kąpiel. Co? O rany, to jakiś podglądasz. Powiedziałam mu, że jak jeszcze raz odwali taką akcję, zobaczy, kto ma większego gnata. Jezu. Wiesz, skoro była tam Ady, to Skizo pewnie nie patrzył na ciebie. Gdyby nie ja, wykastrowałaby chujka jak nic. Auć. No nie? Nigdy nie wkurzaj babki, która umie używać skalpela. Dobra, podsadź mnie. Okej. Okej, spoko. Gotowe. I proszę, brama otwarta. Włóż się, pomieszczenia przyłączowe są gdzieś tutaj. O, no sznurek przyniosłaś. O Boże, bawić się chce. Mija się chce bawić. O Boże, co tu tak śmierdzi? Gniazdo świrusów. Oceniając po zapachu, trochę ich jest. Trzymaj się blisko. Ile masz tych mołotowów? Dosyć. Dobra. Pamiętasz, co robić? Ty podpalasz, ja rozwalam. Minęło trochę czasu, ale pamiętam. Cześć. Trzymaj się. Sam będziesz przechodził? Nie chcesz oglądać? Ośki. Buła. Buła. Odpalaj.
Nadchodzą! Gotowa. Mam cię. Na serio? Dobra. Cholera jasna. Już po krzyku. No. Czekajcie. Ja sobie wezmę butelkę. Fajczymy to. Nadchodzą! Gotowa. I po tobie! Cholera! Żyjesz? Tak. Naprawdę nie przepadają za gośćmi, co? A dziwisz im się? To lepiej, żeby się do tego przyzwyczaili. Wiesz co? Od dzisiaj będzie to teren obozu Lost Lake. Władza w ręce ludu. Dobra, sprawdźmy jeszcze skrzynki przyłączowe i spieprzajmy stąd. Tłumaczenie jest bardzo adekwatne. Wiesz? Mamy to. Gotowy? Tak. Dobra. Tak! Houston, mamy zasilanie. Dobra robota. Bez ciebie by się nie udało. Chodź, poszukamy czegoś do zablokowania drzwi. Nie chcę przyjeżdżać tu co miesiąc, żeby sprzątać to gówno. Czekaj, czekaj, będziesz tu za miesiąc? Co? Nie, nie wiem. Może po prostu jest. Ja sobie robię dik, idziemy. To czemu pytałeś o mojego ojca i braci? Sam nie wiem. Po prostu... Nigdy wcześniej o nich nie wspominałaś. Przepraszam, jeśli... Może w ogóle nie chciałaś o tym rozmawiać. Nie, spoko. Właściwie to przypomniało mi się coś, o co chciałam cię zapytać, kiedy jeszcze jeździliśmy razem. Okej, Ricky. Ricky, nie teraz. Możesz spytać mnie później. Co? Hej, hej! Chodź, musimy ruszać. Jest git. Karwon, jest git. Bardzo wciągam, Ru. Bardzo. Bardzo. Hej, nigdy nie pytałeś, czemu przestałam jeździć z tobą i Buzerem. A niby czemu miałem pytać? Od początku wiedziałem przez pierdolenie żelaznego. Boże, Ricky. Serio, musimy do tego wracać? Jeździliśmy razem jakieś, sama nie wiem, kilka miesięcy. Daj spokój. No dobra. Dobra. Była taka jedna noc, którą bardzo dobrze pamiętam. Na zewnątrz padał śnieg, a... Buzer chrapał. Pamiętasz, jak potrafił chrapać? Przysięgam, myślałam, że nam ściągnie na głowę tak, całą hordę. Niewiele się zmieniło. Tak czy inaczej. Pewnie myślałeś, że wszyscy już dawno śpią i siedziałeś sam na zewnątrz, czyli w sumie jak zwykle. Wpatrując się w coś. Nie spałeś całą noc. Pokaż mi to zdjęcie. Proszę cię. Wtedy zrozumiałam. Co zrozumiałaś? Że nie chcę skończyć tak, jak wielu z nas tutaj, jako więzień przeszłości, uciekając przed tym, co było, tylko chcę patrzeć naprzód. Okej? Okay? Nie wstecz. To nie jest tak, jak myślisz. Okej? Okay? Chodź. Na ziemię. O kurde. Jesteś pewna, że to oni? Widziałam, co ma na plecach. Jesteśmy z obozu Lost Lake. Żelazny ma z wami rozejść. Świetny pomysł. Spróbujemy jeszcze raz. No tylko... Tak, a ile już jesteś obozowiczką?
Kurde. Hej, dupki, chyba zawędrowaliście daleko od domu, co? Co mi tu do diabła robi? Wracaj do tej swojej nory i wypierdalaj z powrotem na żelazny stół! No do cholery! Nie ma i do cholery! Posłuchaj, jesteś już losem! Mamy rodzaj! Powiem ci co i jak. Jeżeli chodzi o grę, jest. Wywiało was na północ, co? Pewnie chcecie trzymać się blisko Carlosa, nie? No przestań chodzić. Będzie trzeba iść tam do nich. No recall jest. Nie warto strzelać z automatu cały czas. Testkować najlepiej. Może zostawimy was tutaj, żebyście się wykrwawili, co? Ścirus pewnie się ucieszą, he? Przecież tego chcecie! Wszystko zapłacisz. Pokazać naszą ścieżkę. Trzeba się cofnąć. Podążać ścieżką! Chcecie wszyscy iść prosto do diabła! O tak, tam dopiero się ukorzycie, co? Dobra. Ukorzenie mnie czeka, tak. To już chyba ostatni. No. O Jezu, bo masz rację, widywałam już wyczystywanie. Tak. Czym oni się tak naszprycowali? Nie mam pojęcia. Kiedyś miałem do czynienia z kilkoma ćpunami, którzy zachowywali się podobnie. Chyba byli na PCP albo podobnym gównie. A, sól do kąpieli, pamiętasz? Zrobiła się popularna, zanim wszystko się tak trafił. Tak, fakt. Chodź, zobaczymy, czy nie uszkodzili nam maszyn. Coś tu jest ciekawego do wzięcia? Ale nie, wracając do twojego pytania, co jest z grą nie tak. Jest kilka rzeczy, które w grze muszą poprawić. Jest kilka rzeczy. Najbardziej widoczną rzeczą w grze jest to. Jest to, jak widzisz. Jak widzicie właściwie wszyscy. Jest to, co widać. Jest... Niestety... Problem z teksturami. Tekstury są słabej jakości, jest wszystko rozmazane. Bardzo dużo rzeczy jest, nie wiem, z teksturami, no, coś nie tak. Są niewyraźne, są nieczytelne, są rozmazane, itd. itp. To jest problem najbardziej wrzucający się w oczy. I się coś zbugować. Nie, to już tekstura są. Zasnął sobie koleżka.
nieraz FPS-y spadają mocno, ale nie są to takie czopkowanie, wiecie, że gdzieś coś przytnie i potem się pojawia, tylko takie zwalnianie i potem ponownie rusza wszystko. To jest druga rzecz. Miałem jednego crasha tylko, nieraz bugi z postaciami, w sensie stoi głowa, tylko tekstury głowy są, reszty postaci nie ma i stoi w miejscu zbugowana. Takie, no, normalne rzeczy. Zawsze zapominam o punkcikach. O. O, Eno, dzięki za hosta! Dzięki, dzięki za wsparcie twoje. Witamy widzów Eno, Rata. Rata. Zmniejszymy regenerację kondycji, sprawia sobie. No to mam. Co ty robisz, Mija? Ogień zaporowy. Intestyny sk- A, nie. A, czekajcie, weźmiemy sobie coś do strzelania. To będzie lepszy ogień zaporowy. Ja zastanawiam się, co z tymi teksturami jest nie tak ogólnie. Czy to jest po prostu błąd, że oni nie dodali tych tekstur wysokiej rozdzielczości, czy co? Bo to jest aż dziwne, te tekstury są aż dziwne. Cześć, Enuś! Ej! Naprawdę myślisz, że rozum żelaznego Majka z tymi sukniesynami się utrzyma? Sama nie. Jebanie wieczyści, po tym co zrobili z ręką Buzera, po tym co zrobili Lisie, co? Jeden z tych gości trzymał to w dłoni. Co się stało? Mieliście z nim jakieś kłopoty, ty i Buzer z wieczystymi, zanim ukradłeś te antybiotyki? Nie. Sam nie wiem, słuchaj, cokolwiek Carlos myśli, że zrobiłem, będzie bez porównania z tym, co jemu zrobię, jak tylko go zobaczę. Chodź, idziemy. Co do strzelania, tak mówię, jest ok, ale jest dziwne zarazem, wiesz, na padzie to jest od razu na dzień dobry dziwne strzelanie. Dobra, kierujemy się liniami na południe. Ale nie, celujesz i... upewnimy się, że działają. Ta kula nie wchodzi tam, gdzie powinna, spoko, tam, gdzie masz celować. Będę za tobą. Najwygodniej tutaj w tej grze po prostu jest pestkować, co nie? Hej, muszę cię o coś zapytać. Dzięki, że będę zapytał. A mogę cię powstrzymać? Jak trafiłeś do klubu? Długa historia. A przed nami długa droga. Należałem do 10 Górskiej, frontowej jednostki współpracującej z Sojuszem Północnym. Kurde, nie wiedziałam, że służyłeś w wojsku. Dlaczego? Chcesz to usłyszeć, czy nie? Sorry. Prowadziliśmy natarcie na Mazar i Sharif. Wpadliśmy w zasadzkę talibów. Szli akurat w przeciwną stronę. Mieli ciężarówki z ZU-23 na naczepach. To takie przerobione armaty przeciwlotnicze. Ciężkie działa. No, chuj ciężkie działa. Nasz Humvee wybuchł i spadł z klifu, prosto do Hari. Wiesz, jak trudno jest utonąć w Afganistanie? Trudno! To jedna wielka jebana pustynia. W każdym razie wyrzuciło mnie przez przednią szybę. A kiedy się ocknąłem, Humvee tkwił do góry kołami w rzece. Wypłynąłem na powierzchnię, żeby zobaczyć, czy ktoś przeżył i... wyciągnąłem ciało na brzeg. A potem powtórzyłem to jeszcze 7 razy. A kiedy wyciągnąłem Tanera, mojego sierżanta, miałem dość. Gdy wróciłem do domu, to sam nie wiem, kupiłem motocykl, spędziłem kilka lat w drodze, przenosząc się z miejsca na miejsce i... Do Farewell? Tu się wychowałeś, prawda? No, tak! Kiedy wreszcie osiadłem tu na stałe, dostałem robotę w sklepie z motocyklami takiego starszego gościa o imieniu Jack. On stał na czele klubu. Prez, tak na niego mówiliśmy. Osobiście przyjął mnie w szeregi. Zaraz, Jack. Pamiętam, że Buzer o nim wspominał. Siedział w więzieniu czy coś takiego. Wydarzyło się coś złego i on wziął wszystko na siebie dla dobra klubu. Wygląda na to, że byliście blisko. Fajne smaczki. Ale to... ona zostawia za sobą ślad. Temporalny ślad zostaje za sobą. Zobaczcie. Powinien to też naprawić. O cholera. Nie może być za łatwo, nie? Może wrócimy tutaj rano. Znajdziesz narzędzia, których potrzebujesz i... wtedy dokończymy sprawę. Może będzie tu mniej świrusów. Czyli nie będzie prysznica?
Dobra, ale najpierw ci coś pokażę. Ricky, daj spokój, to był długi dzień. Przestań, dużo wiesz o świrusach. Chcę ci pokazać coś, czego możesz nie wiedzieć. O. Chodź, i tak tu jesteśmy. Dobra, okej. Jazda. Mogę cię o coś spytać? O Boże, powtarzam jeszcze raz. A mogę cię powstrzymać? Czemu ciągle nosisz barwy? Nie wiem, co masz na myśli. No, dlaczego wciąż jeździsz w klubowej skórze? Ty i Buzer, przecież nie próbujecie już nikogo zwerbować ani zaznaczyć swojego terytorium. Wie. Kilku gości, z którymi kiedyś pracowałam, nosiło barwy w weekendy. Raz ich o to zapytałam, to powiedzieli mi, że to ich sposób na pokazanie faka. Nie wiem, policji, władzom, rządowi. A ty przeciwko czemu się buntujesz? Temu, co jeszcze zostało. Słuchaj, nosimy je, bo tak, co chcesz usłyszeć? Znaczy, nie wiem, jak jest z Buzerem, ale ja nie próbuję niczego powiedzieć. Po prostu, te barwy, to właśnie ja. Mam na koncie całe mnóstwo głupich akcji, ale dołączenie do klubu, no... Powiedzmy, że to jedna z niewielu rzeczy, których żałuję. Dojechali za szybko. Ricky, co my tutaj robimy? Przecież widziałem już pociągi śmierci, Nero i Hordy tak samo. Wiem, ale to nie to. Co do kurwy? Patrz. Byłam tu kilka razy, żeby popatrzeć. Mieszkają w starych fabrykach maszyn i wychodzą każdej nocy, jakby ktoś zadzwonił na obiad, nie? Każdego ranka wracają do środka i nie wiem, hibernują. Czyli nigdy nie poszłaś sprawdzić? Haha, nie. Raz podeszłam za blisko i zaczęło mnie gonić kilka świrusów. To jak pakowanie kija w mrowisko. Chodź, idziemy. Ściemnia się. Dobra, dobra. W każdym razie niedawno widziałem coś, ale mi nie uwierzysz. Serio, chcesz gadać? Dobra, to pogadajmy. A nie, zaczekaj, niech zgadnę. Widziałeś helikopter Niro? Zaraz, nie. Skąd wiedziałaś? Pojawiły się tu kilka razy, latały nad Lost Lake. Kurwa. A co cię to? Przecież nie chcą nam pomóc. Z tego, co słyszałam, walą bez ostrzeżenia. Mam to gdzieś. Coś czuję, że nie do końca. Wiecie, ogólnie na te niektóre bendy i bugi można przymknąć oko, co nie? Bo liczy się cały kształt gry, więc dla mnie osobiście. No, tekstury gry są porażką trochę, no to musisz... Ale to nie wszystkie. To są... większość tekstur, które mają napisy i tym podobne rzeczy. Gdzie byłaś przez cały dzień? Ciebie też miło widzieć. Skizo powiedział, że pojechałaś gdzieś z Deaconem, a ja martwiłam się. Adi, jestem zmęczona, dobrze? Po prostu pięknie. Hej, Dick. Dziękuję. Luz, powiedz tylko, jak będziesz chciała zająć się tym transformatorem. Będę w pobliżu. Dobra. Pierdolenie. O co ci chodzi? Nie, nie! O co tobie chodzi? Powiedziałam, jestem zmęczona. Tyle. Dobra, przepraszam. Jak już mówiłam, martwiłam się, wiesz? Nigdy wcześniej nie znikałaś bez słowa. Jasne. I to tyle? Temu znaleźliśmy z kilkoma kuplami norę. No wiesz, norę świrusów czy jakim tam. A tu wychodzi ich baba. Okej, czekajcie, Ricky mamy. No, mam zadanie Ricky? No, tego dnia już nie odzyskam. Powiem ci, że ta nazwa jest idealna. O hej, no popatrz, za późno na robotę na moczarach. Ale peszek, co nie? Skizo? Skizo, skizo. A skoro o nim mowa, ciekawe co robi przez cały dzień, kurwa. Zejdź mi z drogi.
Leci drogi. Co jest ciche? To musiałem w budę przewalić, co nie? Hej, poczekaj! Sank, ty jak myślisz? Hej, Ricky, jesteś tam? Słuchaj, przez jakiś czas mnie nie będzie. Mogłabyś mi trochę kryć? Skizo będzie pewnie pytał, dlaczego nie pracuję na bagnach i takie tam. Hej, ty! Co tam? Buzer jest, a... Kurde, sam nie wiem. Jest jakiś zdołowany czy coś. Pogadaj z Adi. Chyba wiem, jak można go ucieszyć. O, a co chcesz zrobić? Nie wiem, a myślałem, że może wpadnę na górę O'Leary, zgarnę jego maszynę i mu ją podrzucę. Trochę ci to zajmie na piechotę. Coś wykombinuję. To będziesz mnie kryć, czy nie? Tak. Dzięki, Ricky. Bez odbioru. Zawsze muszę coś przywalić wyjeżdżając, no. Niestety. Życie. Te dwie panie to... Nie wiem. Początek. Dick, podobno wytropiłeś Erika Lynch'a. Tak, tak, Mike. Znalazłem go. Chciałem ci podziękować, że go nie zabiłeś. Trafi pod sąd. Będzie miał szansę na przedstawienie swojej wersji. O, to świetnie. Szkoda, że Campbell i Reed nie żyją, żeby móc przedstawić swoją. Hej, są ludzie, którzy będą mówić w ich imieniu. No i mamy świadków. To jedyna słuszna droga. Dajcie mi go na 5 minut. Na bank przyzna się do winy. Dzięki, ale damy sobie radę. Bez odbioru. Okej. Okay. Patras, w Red Dead Redemption to ja nie będę mówił Ilia w drzewa. I przez cholerny klip... Walnięciem konia w drzewo wygrałem warzywo. Dick, jesteś tam? Wyszedłem dzisiaj ze szpitala. Adi powiedziała, że nasłuchała się mojego marudzenia za wszystkie czasy. To w jej stylu. A jak ręka? No wiesz, sprawna w 50%. Wybacz, taki tam daleki żarcik. Nie, ale serio. Jakbym wciąż czuł prawą dłoń, czaisz? To się chyba nazywa ból fantomowy. Tak, tak. Adi powiedziała to samo. Chujowo. Czuję ból w stawach palców, wiesz? Jak po długiej jeździe, kiedy drętwieją ci dłonie. Próbuję je rozruszać, a wtedy... Dobra, muszę spadać. Skizo wysyła mnie na farmę, żeby jakoś zapłacić za leki przeciwbólowe, którymi faszeruje mnie Adi. Na razie. Mhm. Na ból fantomowy na podobno jest rada. Podobno rada, jak nie masz dłoni, ręki, to lustro, pudełko z lustrem obok, co nie? Niby wkładacie rękę do pudełka, której nie macie, macie uciętą i kładziecie obok. I jeżeli macie, ściskacie z bólu, co nie? Dopuszczacie prawą dłoń i tak w głowie, jakbyście lewą puszczali. Podobno to działa. To z lustrem. Gdzieś taki artykuł fajny czytałem. Ciekawe, czy to prawda. Ciekawe, w sensie nie chcę się przekonać nigdy w życiu, co nie, o czymś takim, ale... Ciekawe, czy pomogło mu tak. Za dużo Dr. House'a, no. I nie tylko. O'Brien, jestem przy jednym z nadajników, w tym przy Camp Creek. Super, śnieg zaczął sypać. Poczekaj. Dobra. Zaraz tam będzie agent polowy. Wiesz, co robić. Bez odbioru. Tak, wiem. Mam nie dać sobie odstrzelić dubska, jednocześnie bawiąc się w podglądacza. Bez odbioru. Tu O'Brien. Jesteś tam? No to o co chodziło? Kiedy ostatnio gadaliśmy, wydawało się, że zaraz posikasz się w swój kombinezon. Nic. Zresztą mówiłem. Ludzie wyżej postawieni niż ja, którzy nie chcą, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Byłem za blisko. Prawie mnie przyłamali. Wiesz co, gówno mnie to obchodzi. Chcę tylko uzyskać informacje na temat Sary. Nie takie. Mam kogoś, kto nad tym pracuje. To trochę potrwa. Chyba musisz uzbroić się w cierpliwość. A? Nie, żebym miał jakiś wybór, prawda? Ta grupa badawcza...
Tarcza nie jest częścią mojej jednostki, więc nie mogę śledzić ich po tej operacji. Chcę, żebyś... Umieścił nadajnik na ich helikopterze. Ta, jasne. Aha, i chcesz, żebym śledził gościa w białym kombinezonie. Coś jeszcze? Tak, nie daj sobie odstrzelić dubska. Twój kanał był wcześniej otwarty. Nie myśl o tym jak o oglądaniu, to bardziej coś w stylu konkurencyjnych badań. Dobra, Jan, poza biurą. Ja nie wiem, jak to nazywasz. Ja tutaj odstawiam kar. Na pozycję. Zbliżają się. Grupka żołnierzy maszerujących w szeregu. Jezu, co za widok. Właśnie tak, róbcie swoje, chłopaki. Nie zwracajcie na mnie uwagi. A to nawet nie była moja kolejna służba. Dobra. Udało się. Jedno z głowy. Jak myślisz, ile czasu jeszcze mam? A skąd mam wiedzieć? Zwiniemy się, jak doktor skończy. Do Jakun. Kiedy przelatywaliśmy nad Ferwell, ale tam było wirusów. No, też nigdy nie widziałem ich tyle. Boże. Masz włączone ogrzewanie? Nie. Masz pora lunchu? No, to działa. 2068. Kolejny obiekt wykazuje elementy morfologii stadium drugiego infekcji. Ścięgna dłoni są mniej napięte, paznokcie mniej przypominają szpony, jakby zostały obgryzione. Co więcej, obiekt ma na sobie biżuterię, także ubrania mniej poszarpane i zniszczone niż... Ej, przepraszam, niechcący trochę posłuchaj. Ach, nasz uzbrojony magister biologii. Coś w tym stylu. Czyli to ma na sobie biżuterię. Jakie to ma znaczenie? Te stworzenia włóczą się tu od dwóch lat, drapiąc i rzucając się z pazurami na nas i siebie nawzajem. Załóż złoty zegarek pawianowi, wypuść go w dziczy i sprawdź, co się stanie po dwóch latach. Dobra, chyba rozumiem. Ten zegarek wydaje się nowy. Więc? Więc to oznacza, że obiekt albo dbał o niego, albo dopiero ostatnio... Ostatnio, założył. Jasna cholera, myślałem, że oni wszyscy są... No. Kompletnie porąbani? Tak, są! Ale podobnie jak pacjenci z zaawansowaną demencją, miewają czasem przebłyski świadomości. Ofiary drugiego stadium infekcji wydają się zachowywać szczątkowe wspomnienia. Bez jaj. Bez jaj. Spójrz na te ubrania. Są. Prawie czyste, prawda? Znaczy, nie czyste, ale większość... Stój, albo będę strzelać! Dobrze, dobrze. Co to było? Już idę. Nie mam, Kamilo, pojęcia. Zaczął się kręcić wokół własnej osi, cholera, świderek jeden, no. Ta misja z szukaniem dziewczyny się podobała? Mnie ta misja wkurza, w sensie ta dziewczyna mnie wkurza. Liza. Jak myślisz, ile czasu jeszcze mam? A skąd mam wiedzieć? Zwinimy się jak doktor skończy. Nie chce ci się jeść? Ktoś jeszcze to słyszał? Na tarczę 2068. Kolejny obiekt wykazuje elementy morfologii. Musimy poczekać. A weź patras. Jeżeli chodzi o tego miczka, to ja się tak przeraziłem, że matko boska. Się nie kręcisz. Bez jaj.
prawda? Znaczy, nie czyste, ale większość wirusów jest cała w głównie i szczynach. Co to chyba? No więc raz coś jeszcze. Słyszałem. Załóż Pawianowi spodnie na 2 lata. Jest. Nie. Zastanawiam. Bez jaj. A to nawet nie była moja kolejna służba. Na A068. Kolejny operacyjny ścieg na dłoni są mniej napięte, paznokcie mniej przypominają szpony, jakby zostały ugryzione. Co więcej, obiekt bez jaj. Po prostu no nie. Jak ja mam tam przejść? Pacjenci z zaawansowaną demencją. No do tego budynku wchodzi. Świadomości. Ofiary drugiego stadium infekcji wydają się zachowywać szczątkowe wspomnienia. Bez jaj. Bez jaj. Spójrz na te ubrania. Co? Prawie czyste, prawda? Znaczy, nie czyste, ale większość wirusów jest cała w głównie i szczynach. Co? To ohydne. No więc raz jeszcze. Załóż Pawianowi spodnie na 2 lata. Jezu. Zastanawiałeś się, czemu tak dużo świrusów przebywa w miejscach, gdzie mieszkali ludzie? Ja tak myślałem. Tak. Sądzimy, że jest coś zagrzebane głęboko w ich zdeformowanych głowach, co pamięta, kim kiedyś byli. Nie sądzisz chyba, że są świadomi tego? Nie. Badaliśmy ich tomografem. Mózg w zasadzie nie wykazuje aktywności w ludzkich kategoriach. Co to znaczy? Nie wiem. Właśnie tego. Cóż, wynika z tego, że niektóre świrusy wstają rano, biorą prysznic, ubierają się, zakładają swoje ulubione złote zegarki, całują żony na pożegnanie, a potem wychodzą z domów, by miło spędzić dzień na zjadaniu nas i obstrywaniu się. A czemu ci goście marnują czas na takie pierdoły? Mam nadzieję, że wszystko słyszałeś, O'Brien. Dobra, teraz czas wynosić się stąd w pizdu. Pierdoły pierdołami. Takie pierdoły doprowadzają do odkryć. O'Brien, jesteś tam? O'Brien! Czekaj! Tak, jestem. Podłożyłem urządzenie tropiące i zdobyłem dla ciebie dane. Badacz, to był mężczyzna czy kobieta? Co? Dlaczego pytasz? Mężczyzna czy kobieta? Kobieta. To była kobieta, ale nie zapytałem, jak się nazywa. Dobra, będziemy w kontakcie. O'Brien bez odbioru. Ale zauważyliście jedną fajną rzecz? Zauważyliście tą rzecz ciekawą? Jak przyjechaliśmy, nie było biało. Nie było biało. Dopiero za... Są efekty pogodowe. O, jesteśmy tutaj. Mógłbym zrobić od razu to gniazdo. Mógłbym to gniazdo od razu zrobić. Tutaj 3 gniazda by można zrobić od razu. Hej, Ricky.
Jak tam, wysłałaś już ludzi po niego? No, nagle nabrał ochotę na współpracę. Widać, dotarli do niego tuż przed rojem i zasugerowali, że go zostawią, jak im nie powie, gdzie są. O Jezu, jak ślisko. Bo ja w sumie zostawiłbym go, żeby tam zgnił. No tak, ale znasz żelaznego Majka. Tak, 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 wiem. Trzymaj się, Ryki. Boozer, jesteś tam? Tak. Jak się masz, bracie? Jak zwykle. A ty ciągle gonisz helikoptery? No. Wiesz już, co oni tam kombinują? Pojęcia nie mam, ale O'Brien chyba mówił prawdę. Niro prowadzi tam jakieś misje terenowe. Bada świrusów. Nie wiem po co. Czekaj, muszę spadać. Był tu Skizo i powiedział, że cały dzień mam przerzucać gówno. Powiedz Skizowi, żeby spierdalał. Tak, przekażę. Na razie. I tutaj śnieg zaczął padać. Jak poprzednio byliśmy, tu nie było śniegu. Czyżby zmiana pogody i śnieg wpływały na cholerników? A! Jeszcze jedno gniazdo tam zostało mi. Przestał padać śnieg. Całe szczęście, że w tej grze nie ma klikaczy. O matko, weź przestań te kliki. To nie było fajne. Dobra. Pytanie, to gniazdo jest u góry czy na dole? Na dole jest, okej. Okay. Normalnie drzwi otwieram? Tak, dobra. I do motocykla. Snajper na drodze, o cholera. Znowu amunicja. Oś kurwa! Cholera, nie teraz! Oś leży! Ktoś ranny! O ty dziadu. Jak ci się podoba, a? Będzie do mnie strzelać, skurwiel. Tak, otwieram drzwi, żeby wyskoczyć oknem. Nie, bo nie wiedziałem, czy okno tam będzie, wiesz?
Środek, szmata, złom. Najgorsze jest to, że im motor uszkodzili mocno. To jest najgorsze. Zobaczmy, co da się zrobić. Dzięki Dejni za flowa. Chyba wystarczy. Strefa lęgowa. Właśnie ja zastanawiam się, gdzie jest jeszcze jedno gniazdo. Gdzie jest jeszcze jedno gniazdo? Musimy znaleźć... gniazdo. No Sankty... Czekaj, ja cię anuluję to, tego time'a. Cześć, cześć. Jeszcze jedno gniazdo musimy znaleźć. Jeszcze jedno gniazdo. Jesteśmy za dnia, więc mamy przewagę. Tu jest? Było chyba tutaj. Tak, tutaj było gniazdo, bo je spaliłem. No. O cholera. O, to nieźle, gamer. To nie za okazja. Tylko... będzie z niego korzystał w ogóle? Tego procka? Kupiłeś go i co? Nie będzie z niego korzystał, tak się pytam. Tak? O, no to dobrze. Wiesz, bo wiesz, kupowanie rzeczy, bo jest okazja, to tak się troszkę to, no, moim skromnym zdaniem mija z celem. Bo dużo okazji można znaleźć. Jest tu gniazdo? Nie. No cholipka, no. A, będziesz montował tani zestaw do grania. Gdzie? To jest pytanie. Gdzie jest jeszcze jedno gniazdo? Tam jest kolejne gniazdo. Tak, spalmy je. Tutaj jest, w końcu, no. To jest ostatnie gniazdo w tej lokacji. No. Zrobione. To już ostatnie gniazdo. A co za GPU chcesz wpakować do niego? Ile ramu? O, sobie zatankujemy. O nie. Zepsułem sobie maczetę, serio? O, chyba powinienem zatankować. No! Chciałbym zatankować, ale ta stacja benzynowa za bardzo... To nie jest lektor. Jezu, skoczył. Cholera, no.
Tam był kanister. Wszyscy Team Nvidia, wiesz, ja bym ci powiedział tak, nie wszyscy, ja jestem Team Nvidia, bo korzystam z tego, co nie, i wiem o wydajności, ale to, co ostatnio Nvidia robi z kartami graficznymi, to, co wypuszcza, to jest po prostu jakaś kpina, wiesz, i ja się zastanawiam, czy oni wiedzą, co oni robią. Kurwa! Cholera, nie tak to miało być. Ups. O! Gdzie ten kanister? Ciekawa teoria. Właśnie tak. No. Dobra. W końcu. Tylko... Ja gdzieś tam w krzaki rzuciłem. Może on się odbił jakoś czy coś, ten kanister. Ups. Jak zwykle musiałem przykrzymocić w drzewo. Szpurła mać! Dobra, Ricky, jestem przy Eden Hill. I ta, włóczęce wciąż tu są. Poradzisz sobie? O, wkrótce się przekonamy. Beacon, bez odbioru. Co? Spirusy! Trzymaj się, gamer. Nie wiem, czy mnie zobaczyło. Łaczyły. Sporo ich tutaj. Cholera jasna. Najgorsze jest to, że mi nadal amunicji nie mam. Tłumik by się przydał też mi.
What? No dobra, do roboty, ha? Dobra. Chłopaki, myśleliście, że tak tu wpadniecie i sobie postrzelacie? Chyba czas, żebyście się stąd zabrali. No bez jaj, przecież stać ci na więcej. A! Tylko na tyle was stać? O, biegnie. Kurzony babsztyl. To się daj przyda. Mi kantówkę. Potrzebuję kantówkę. Ilu was jeszcze jest? Fajnie zrobili licznik expa, no bardzo jest fajnie zrobione, ale to jest dodany, co nie można go sobie wyłączyć albo włączyć. Słyszę hordę. Kurwa! Bomba. Jeszcze horda tutaj. Amunicja. To tyle? Nie, szlak by to jeszcze jeden. No chyba was pojebało za przeproszeniem. Jak tu świrusy przyjdą z tej hordy. Będzie bardzo niewesoło. Muszę spieprzać. No dobra, to już chyba wszyscy.